Cześć, tutaj Elfik. Niedawno trafiłam na filmik, w którym Marcysia pokazywała, jak korzystać z kredek metalicznych na czarnej kartce. Bardzo mi się ten materiał spodobał, dlatego że zalecał stosowanie różnych technik, które dla mnie, jeśli chodzi o rysowanie kredkami, są zdecydowanym wyjściem ze strefy komfortu. Postanowiłam spróbować to odtworzyć. To oczywiście nie będzie klasyczny filmik w stylu korzystam z tutorialu, takie bardziej I have no idea what I'm doing, chociaż w sumie właśnie na tym te filmiki polegają, ale mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ciekawego. Zapraszam do oglądania. Przypomniało mi się jeszcze, że miałam powiedzieć, żebyście obserwowali mojego Instagrama, bo tam będzie do wygrania wielkie pudło brush markerów, ale mi się oczywiście pudełko wysypało i zapomniałam o tym powiedzieć, więc mówię teraz. Przepraszam za przerwanie programu. Marcysia w swoim filmiku zasugerowała, by poszukać zdjęcia, na którym grupy kolorystyczne są ograniczone. Później Wam powiem, skąd taka decyzja. Wybrała osobę czarnoskórą i efekt, jaki osiągnęła, bardzo mi się spodobał, dlatego postanowiłam poszukać kogoś o podobnym odcieniu. Bardzo lubię rysować ludzi o oryginalnych rysach twarzy. Dlatego pomyślałam o Halle Bailey, nie mylić Halle Berry. Możecie ją kojarzyć z tego, że została wybrana do zagrania roli małej syrenki w aktorskiej wersji i z tego, że wybuchła wielka afera, bo Arielkę wszyscy sobie wyobrażali jako bladego rudzielca. Mi osobiście ten wybór nie przeszkadza, bo Halle ma bardzo ciekawą twarz i moim zdaniem fajnie się nada na mityczne stworzenie. Poza tym widziałam na Reddicie fanart, który przedstawia ją w tej roli i bardzo mi się ta wizja spodobała. Ale żeby nie było, kilka lat temu sama miałam mały zawał, gdy dowiedziałam się, że Bilbo Bagginsa będzie grał Morgan Freeman. Bo ja wtedy nie miałam zielonego pojęcia, kim jest Martin Freeman i źle przeczytałam imię w artykule. Znajomi mówili mi, że nie, że to jest ten gościu z Sherlocka, ale też nie kojarzyłam. W każdym razie, jeśli chodzi o Halle, to warto wiedzieć, że bardzo ładnie śpiewa i ma 19 lat. Poczułam się starą, ja mam 28. I w sumie to chciałabym powiedzieć, że tak w zasadzie, to ja nie jestem jakąś bardzo wielką fanką Disneya i moją ulubioną animacją jest Dzwonnik z Notre Dame, ale w sumie to też go trochę nie lubię, bo do końca miałam nadzieję, że Esmeralda rzuci tego śmiesznego blondyna i że będzie z Quasimodo, ale widać Disney uznał to za jakieś mało bajkowe zakończenie. To trochę smutne było jak dla mnie. Rysunek zaczęłam od zesłoczowania sobie moich kredek. Używałam zestawu metalicznego Krico, który uwielbiam. Generalnie kredki Krico są moimi ulubionymi, najtańszymi kredkami. Zestaw 24 kolory kosztuje 15 zł, podlinkuję Wam w opisie, a ich twardość i naturalne kolory sprawiają, że kocham je używać do hiperrealizmu. Zobaczcie sobie filmik, gdzie rysowałam Sherlocka z Sherlocka i porównywałam tam kredki Krico z polichromosami. I muszę Wam powiedzieć, że chociaż polichromosy biją na głowę wszystkie inne kredki, według mnie oczywiście, to ich wersja metaliczna jest mocno taka sobie. Za to metaliczne Krico są boskie, lepiej napigmentowane i lepiej trzymają się papieru. Sam rodzaj błysku w polichromkach jest ładniejszy, bo ma drobinki w odcieniu samej kredki, a Krico bez względu na kolor ma srebrne metaliczne drobinki. Ale sama formuła dużo bardziej podoba mi się w Krico. Metaliczne Krico mają też fajny design. Są grubsze, więc dobrze leżą w dłoni i mają ładne czarne drewno, które pasuje mi dziś do papieru, jakiego używam. Derwent Black Book, jeżeli ktoś ciekaw, ale chyba wybrałam zły, bo bardzo się błyszczy i jakoś nie podkreśla błysku metalicznych kredek, tak bardzo jakby to zrobił matowy papier. Marcysia w tutorialu do szkicu korzystała z ołówka. Ja raczej wybrałabym od razu kredki we właściwych odcieniach, bo jak wiecie z filmu, gdzie rysowałam scenę z filmu Cargo, ołówek odznacza się pod jasnymi kredkami używanymi na czarnym papierze. Uważam jednak, że warto testować różne metody i uczyć się od innych. Czasem ich technika nam podpasuje, a czasem nie. Do szkicu wzięłam ołówek Krico. Bardzo lubię tą serię, bo są duże i dobrze leżą w dłoni. Jeżeli ktoś szuka doskonałego ołówka do szkoły, to jest właśnie doskonały ołówek do szkoły.
Szkic jakoś poszedł, bo stosowałam techniki Betty Edwards i nie miałam zbyt wiele wymazywania, ale potem było już trudniej. Okazało się, że kredki metaliczne nie lubią, kiedy nakłada się zbyt wiele warstw. Podobno tracą wtedy błyszczące właściwości. I to było dla mnie najgorsze, bo jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że ja zwykle maltretuję papier do granic możliwości i nakładam pierdyliard warstw. Z ciekawości spróbowałam na osobnej kartce najpierw nałożyć kolor jedną grubą warstwą i tuż obok zbudować ten sam odcień kilkoma cieńszymi warstwami. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, ale na żywo faktycznie błysk jest ładniejszy przy jednej mocnej warstwie. Starałam się nagrywać możliwie pod różnymi kątami, ale i tak mam wrażenie, że na żywo rysunek wygląda dużo lepiej, więc nie wiem, jak Wam się spodoba. W każdym razie właśnie z powodu tych nieszczęsnych warstw najlepiej wybierać zdjęcia o kolorach, które nie wymagają od nas zbyt wiele mieszania i prób robienia przejść. Nie wiem, czy udało mi się ograniczyć do dwóch warstw. No dobra, jestem pewna, że mi się nie udało, ale się starałam. Najwięcej koloru zbudowałam dwoma odcieniami złotego. Zestaw Krico ma jeden chłodny, jasny odcień złota, który pewnie kojarzycie z filmu, gdzie rysowałam wyłącznie złotymi akcesoriami, i drugi, ciemniejszy i cieplejszy. Fajnie, że jest takie rozróżnienie. Swoją drogą polecam ten filmik o złotych akcesoriach, bo tam sprawdzałam, które kredki metaliczne są najlepsze. A niektóre miejsca cieniowałam też miedzianą kredką z kompletu Polychromos. Jak wspominała, ma ładny, ciekawy rodzaj blasku, ale jakoś gorzej mi się nią pracuje. Rysunek uzupełniałam białą kredką Polychromos, a Marcysia na swoim filmie miała białą Derwent Drawing. Zwykle do rysunków wybieram osoby, którym błyszczy się skóra, ponieważ moim zdaniem to fajnie wygląda, no i ta biała kredka właśnie pomogła mi to bardzo mocno podkreślić. Rysunek wykańczałam też innymi zwykłymi kredkami, żeby podkreślić kontrast między błyskiem a matem. I to chyba tyle. Okej, w tym filmiku to już wszystko. Jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, może jeszcze coś powiem tak w sumie na koniec. Okej, w tym filmiku to już wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobało, a jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasugerujcie mi tematy kolejnych odcinków. A jeżeli lubicie elfy albo rysowanie albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę.